Czołem brygada Karol Garncarz z tej strony, Artur Kornik Sowiński ze mną. Siemaneczko. Siema, siema, świat się zmienia. Jak tak patrzyłem, widziałem kilku łysych, mówię, a znajdę Kornika po tym kucyku tu z tyłu, ale widzę, że trochę się pozmieniało. Tak, tak, tak. Wiesz, byłem u swojego barbera, nie wiem, masz barbera? Takiego ulubionego, nie. No, ja za każdym razem zmieniam, chodzę do innego. Ja właśnie mam takiego Maślana, serdecznie cię pozdrawiam, fabryka dżentelmenów w Gliwicach. No i słuchaj, byłem u niego i ja mam barbera tak, że ja go traktuję trochę jak psychologa, nie? Ja mu się tak żalę. No i w pewnym momencie mu mówię, że kurde, czy może mi coś doradzić? On mówi, aha, i mówię, że chyba po prostu mam za dużo na głowie. I on mówi, za dużo... Idź do freak fightów. I on mówi, za dużo masz na głowie, to zrobimy coś na to. Mówię, no to super, fajnie, jakże potrafisz poradzić. No i ściął mi to, bo uznał, że za dużo na głowie znaczyły dready. To był suchar fest. Dobra, w mojej głowie brzmiało to śmieszniej. Zawsze tak jest, że jak się myśli, to jest spoko, potem jak się powie, się nikt nie śmieje. Nie, muszę dopracować. Okej, okay, dobra, to jutro może spróbujemy jeszcze raz. Tak, tak, ale obiecaj mi to, że spytasz mnie. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Okay. Artur, czy to już jest ten moment? Mam jeszcze jeden suchar. Dawaj. Bubu po walce na Gromdzie, widziałeś, że miał podbite oczy, nie widział i to nie. I podchodzą do niego z MMA, tak chłopaki się pytają, czy na walkę z Kornikiem jest chętny. I on mówi, nie widzę przeszkód. To już lepsze. A, dobra. Artur, czy to już jest ten moment w twoim życiu, kiedy postanowiłeś, że trzeba troszkę tę sportową karierę przekręcić na trochę freak fighty? No nie ukrywajmy, że to nie jest stricte sportowy pojedynek, mimo że ta federacja ma miano sportowy. Znaczy pojedynek sam sobie jest taki trochę freak fightowy, no freakiem bym nie nazwał siebie, też nie, szczególnie formule FK1, w której się mierzymy. Inaczej, w MMA ten pojedynek moim zdaniem nie miałby sensu, w K1 sens ma. Uważam się za faworyta, to nie ukrywam, ale no, uważam, że sens ten pojedynek jak najbardziej ma. Jest to walka, nie która będzie mnie ciągnęła do freak fightów, to jest walka, która wypełnia lukę pomiędzy moimi sportowymi walkami, które będę toczył w organizacji KSW. W czerwcu stoczyłem jeden pojedynek, prawdopodobnie w grudniu stoczę drugi. To jest taki jednorazowy wyskok, mamy rozumieć. Może nie jednorazowy, bo tak podejrzewam, że od czasu do czasu takie walki będą miały miejsce w moim przypadku. Co nie zmienia faktu, że od paru lat robię dwa pojedynki sportowe w ciągu roku. I jeżeli coś wskoczy takiego jak teraz, tak, czyli mamy końcówkę września, a ja się będę bił dopiero, załóżmy, najwcześniej w grudniu, no to ten pojedynek ma odpowiednie miejsce i czas teraz. Czy czujesz, że zawodnicy MMA, stricte zawodnicy MMA ciągną trochę do tych freak fightów, bo widzimy, co się stało z Normanem, co się stało z Marcinem Wrzoskiem, teraz ty troszkę nawiązuje do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, też tak wkraczasz trochę w ten świat freak fightów, myślę, że to jest już taka naturalna kolej rzeczy, że po czasie zawodnik pewien poziom w sporcie osiągnie i będzie chciał iść do freak fightów? Ja rozumiem, dlaczego chłopaki odeszli. Ja nie zamierzam na tą chwilę jeszcze odejść, bo wiadomo, już swój wiek mam, karierę jako tako spełnioną mam, co nie zmienia faktu, że nie chcę za parę lat sobie siąść, spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurde, tam mogłeś jeszcze pociągnąć mocniej. Na tą chwilę dalej priorytetem są walki sportowe. A tutaj, jeżeli zdarzy się taki pojedynek, no wiesz co, czemu mam nie korzystać z takich, ale mnie wybił z akcji, bo tak przeskoczył. No to jest świr totalny. Przeskoczył przez ten kabel tak dość zgrabnie i mówię, o kurde, jak nie bubu. Więc tak, czemu mam nie korzystać z takich okazji, jak to wiesz, jest jakaś ciągłość w startach, jakieś tam wyzwanie, a i owszem, i dobry zaszczyk gotówki do portfela. Tak jak mówię, no jeżeli bym nie walczył tutaj, no to i tak czy siak bym teraz nie walczył nigdzie, więc i tak to jest na plus, jeżeli chodzi o jakąś tam, nazwijmy, podtrzymanie formy. Świr ten twój rywal. Nie boisz się, że ci tak wybije z rytmu, jak teraz na przykład jutro w walce, że nie wiem, gdzieś tam mrugnie, udrze się albo coś w tym stylu, jednak ty się wybijesz? Ja wiem, że to teraz może zabrzmieć jakoś tak, nazwijmy to, spychą, ale nie, nie boję się. Ja jestem raczej zawodnikiem, który unika ciosów. Wiadomo, jeżeli nie uniknę tych ciosów, no to dostanę i prawdopodobnie się obudzę w szatni bądź w szpitalu, bo jest jednak ta 50-kilogramowa różnica, ale wierzę w to, że moje nogi i moje czucie jest jeszcze na tyle dobre, że jestem w stanie pounikać ciosów zawodnika z Gromdy.
Artur, dzięki, trzymam kciuki, żeby jutro fajna waleczka z tego wyszła i robimy tak, że przygotowujemy po dwa suchary i po walce opowiemy. Ja przygotuję, teraz nic mi nie przychodzi na szybkiego do głowy, jutro wymyślimy coś, dobra? Tak. Zobaczymy, czy ten, co przed chwilą powiedziałeś, będzie zabawniejszy. Znaczy nie, no jutro się lepiej przygotuję, także oglądajcie drugą część wywiadu, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, elo. Dzięki.